Był ciepły lipcowy poranek roku 1946. W okolicach poznańskiej Cytadeli zgromadziło się aż 15 tysięcy ludzi. Wszyscy w jednym tylko celu. Około godziny 7 przez tłum przecisnął się samochód, z którego za chwilę wysiadł ubrany w garnitur mężczyzna z przepaską na oczach. Już od kilku tygodni polska opinia publiczna żyła procesem tego człowieka. Gdy zapadł wyrok, kara mogła być tylko jedna – śmierć przez powieszenie. Egzekucję miano wykonać publicznie. Wysoki mężczyzna, prowadzony przez dwóch strażników, wkrótce staje na szafocie. Skazaniec zachowuje się spokojnie. Po cichu zdaje się mamrotać słowa modlitwy. Stojący obok niego ubrany na czarno kac założył mu pętlę na szyję, następnie zwolnił zapadnie. Tłum w milczeniu obserwował egzekucję, która, jak się później okazało, była ostatnią publiczną egzekucją w Polsce. Kim był człowiek, na którego skazanie przybył aż tak liczny tłum? O kulisach procesu oraz samej egzekucji, którą żyła cała Polska, dowiecie się już za chwilę. Poznań, październik roku 1939, koniec wojny obronnej Polski. Na mocy dekretów Adolfa Hitlera zachodnie ziemie II Rzeczpospolitej zostaną wcielone do III Rzeszy. Tereny te podzielono na okręgi. Jeden z nich powstał w Wielkopolsce, z najważniejszym miastem Poznań. Okręg ten nazwano Warteland. Wkrótce zacznie się tam brutalna okupacja hitlerowska. Jej zaangażowanym wykonawcą był Arthur Greiser. Urodził się w 1897 roku, właśnie na tych terenach, w tak zwanej prowincji poznańskiej. Doświadczenie wojskowe zdobywał jako żołnierz podczas Wielkiej Wojny. Po jej zakończeniu, podobnie jak wielu Niemców, wrogo odnosił się do postanowień wersalskich. Swoje skrajne antypolskie postawy prezentował jeszcze na długo przed atakiem Rzeszy na Polskę. W latach 20. ostro uderzał w jakiekolwiek przejawy polskości w Gdańsku, a w swoich publicznych przemówieniach żądał wyrzucenia wszystkich Polaków z tego miasta. Jego propagandową działalność dostrzegli działacze NSDAP. Do partii wstąpił w grudniu 1929 roku. Rok później był on już zastępcą gauleitera gdańskiego Alberta Forstera, innego zajadłego polonofoba i przyszłego zbrodniarza wojennego. To z nim Greiser będzie toczył walkę o władzę. Jego kariera nabrała tempa po wygranej nazistów w kolejnych wyborach, a następnie po nominowaniu Hitlera kanclerzem. W 1934 roku zostaje on prezydentem zdominowanego przez hitlerowców Senatu Wolnego Miasta Gdańska. W tym okresie jego negatywny stosunek do Polski musiał być ograniczony ze względu na podpisanie przez Rzeczpospolitą i Rzeszę deklaracji o niestosowaniu przemocy. Z rozkazu Hitlera gdańscy naziści mieli zadbać o poprawę relacji z Polską. Dla Greisera było to trudne do przełknięcia, ale jako ambitny karierowicz był w stanie dostosować się do nowych warunków. Odbył więc dyplomatyczną podróż do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ignacym Mościckim. Upust swoim antypolskim poglądom mógł dać tuż przed wybuchem II wojny światowej, gdy relacje polsko-niemieckie zaczęły się psuć. Gdy nastąpił atak Niemiec na Polskę, Greiser stał na pokładzie okrętu Schleswig-Holstein. Po klęsce Rzeczpospolitej jego kariera weszła na nowe, zupełnie tory. Został on gauleiterem Warteland, czyli przyłączonego do III Rzeszy tzw. Kraju Warty. Na początku, zaraz po przejęciu stanowiska, Arthur Greiser ogłosił, że podporządkowany mu region stanie się wzorem dla innych, nowych okręgów Rzeszy, które odebrano Polakom. Kraj Warty miał stać się miejscem narodowo-socjalistycznych doświadczeń oraz eksperymentów demograficznych. Hitler wyznaczył Greiserowi misję, której celem było utworzenie ze zdominowanej przez Polaków Wielkopolski kwitnącego landu niemieckiego. Podczas spotkania ze swoim podwładnym Hitler mówił do Greisera: w żadnym razie nie chcę nawet najmniejszych wpływów polskich w prowincjach Rzeszy. Ktoś przejeżdżający przez te ziemię za 30 lat nie może dostrzec niczego, co świadczyłoby o tym, że kiedyś toczył się o nie spór między Niemcami a Polakami. Nowo mianowany gauleiter nie posiadał się z radości, gdyż długo zabiegał o zdobycie wyższego stanowiska w okupowanej Polsce. Tym bardziej, że trafił do miejsca, w którym się urodził. Nic dziwnego, że z nadgorliwością wypełnił swoje zadanie. W skład kraju Warty wchodziła także Łódź, którą Niemcy najpierw chcieli włączyć do generalnego gubernatorstwa. Ostatecznie miasto w wyniku ingerencji Greisera włączono do Warteland. Zmieniono także jego nazwę na Litzmannstadt. Wraz z objęciem stanowiska gauleitera w kraju Warty zaczął się antypolski terror. Najpierw zlikwidowano wszystkie polskie partie polityczne, aresztowano działaczy, zamykano gazety i czasopisma. Pojawiły się pierwsze egzekucje. Podczas nazistowskiego wiecu w Poznaniu Greiser publicznie powiedział: Polak nigdy nie będzie równy Niemcowi na nowych niemieckich ziemiach. Będzie mu mógł jedynie służyć.
Na terenie kraju Warty zaczęła się brutalna germanizacja. Polakom skonfiskowano mienie warte około 1 000 000 marek niemieckich, po to by następnie przekazać je Niemcom zamieszkującym Warteland. Tych jednak nie było zbyt wielu, w samym Poznaniu naliczono ich zaledwie 2,5 tysiąca. Łącznie w całym liczącym 5 milionów ludności kraju Warty, Niemcy stanowili zaledwie 1/5 mieszkańców. Greiser zaczął więc ciągać do swojego okręgu coraz więcej niemieckich osadników. Łącznie było to aż 500 000 Niemców, a tysiące Polaków zaczęto deportować bydlęcymi wagonami do generalnego gubernatorstwa. O tych, którzy zostali w kraju Warty, Greiser mówił wprost: Niemiec jest na tym terenie panem, Polak niewolnikiem. Upokarzające tablice z napisem tylko dla Niemców zaczęły pojawiać się w restauracjach, na ławkach czy placach zabaw. Polakom nie pozwalano kupować owoców czy ryb. W sklepach Niemcy mieli być obsługiwani w uprzywilejowany sposób. Aresztowano księży, nauczycieli oraz inteligencję. Polityce terroru, biciu i poniżaniu towarzyszyły często odgłosy rozstrzeliwania. Greiser odpowiadał za pierwsze mordy na Żydach, zabijanych w komorach gazowych, gdyż stał za ich wywózkami z kraju Warty do obozów śmierci. Podczas pierwszej wizyty w Łodzi mówił: Wczoraj podczas objazdu różnych części miasta miałem okazję napotkać postacie, które z trudem można obdarzyć mianem człowieka i które wciąż są obecne w zdecydowanie zbyt wielkiej liczbie. Ta liczba miała się wkrótce zmienić, zaczęły się terror i wynaturzone prześladowania. Grupy SS-manów zaciągały przerażonych Żydów do synagog, gdzie urządzali sobie brutalne zabawy, od chłosty po upokarzające obnażanie i inne uwłaczające godności czynności. Płonęły synagogi i konfiskowano żydowskie mienie. W Łodzi powstanie getto. Spędzono tam ludność żydowską z kraju Warty. To właśnie tam dziać się będą nieludzkie sceny. Stamtąd wywożono tysiące dzieci do obozów koncentracyjnych, odebranych wcześniej siłą od rodziców. To tam panował niewyobrażalny głód i strach. Tam też, na bałuckim rynku, Niemcy ustawili specjalną szubienicę, na której wieszano Polaków pomagających Żydom. Na ich rękach widniały tablice z napisem: Polscy bandyci. Jakże wymowne są pełne zachwytu słowa córki Greisera, Ingrid, która zwiedzała powstające getto w 1940 roku. To naprawdę niesamowite. Cała dzielnica miasta zupełnie odgrodzona płotem z drutu kolczastego. Widać głównie hołotę, która obija się bez celu. Na ubraniach muszą mieć gwiazdę Dawida z przodu i z tyłu. Wynalazek tatusia, który mówi teraz tylko o gwieździstym niebie Łodzi. W wyniku decyzji wspomnianego wcześniej tatusia, w łódzkim getcie życie straciło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Za swoje zbrodnie Greiserowi przyszło poczekać do roku 1945. W styczniu Armia Czerwona weszła już w głąb generalnego gubernatorstwa. Następnym jej celem był kraj Warty. Greiser sprawiał wówczas wrażenie osoby niezwykle przybitej sytuacją. Pomimo zagrożenia nie zezwolił na ewakuację niemieckiej ludności cywilnej. Wynikało to z tego, że nie chciał podpaść Führerowi jako Gauleiter pierwszego okręgu Rzeszy, który zarządził ewakuację. Z opresji wyrwał go rozkaz Hitlera. Führer nakazał Greiserowi opuścić Poznań. Działo się to w momencie, gdy Armia Czerwona była już pod miastem. Chaotyczna i źle zorganizowana ewakuacja ludności spowodowała, że doścignęli ją Sowieci. W wyniku zbyt późnej ewakuacji zginęło 50 tysięcy uciekających Niemców. Gdy nad ludnością tą znęcali się czerwonoarmiści, Greiser był już w Frankfurcie nad Odrą. Następnie nieskutecznie próbował dobijać się do Hitlera, który nie chciał z nim rozmawiać. Greiser w rozpadającej się Rzeszy był przez wielu postrzegany jako tchórz, który opuścił miasto z lęku przed Sowietami, zamiast bronić do końca tzw. twierdzy Poznań. W kwietniu marzy tylko o jednym, by nie wpaść w ręce Polaków lub Rosjan. Ewidentnie wolał trafić w sidła Amerykanów i tak też się stało. Aresztował go patrol żołnierzy 242 Pułku Piechoty, 42 Dywizji Piechoty, zwanej przez niektórych Tęczową Dywizją. Już na wstępie Greiser zaczął się usprawiedliwiać, a to, że w jego okręgu nie było obozów, a to, że nie odpowiada za zbrodnie SS i Gestapo. Oświadczył też, że nie boi się sądu przed aliantami, ale jeżeli ma trafić w ręce Rosjan, to woli być rozstrzelany. Wciskał też kit o jego rzekomej pomocy w ucieczce amerykańskich jeńców. Jak wielu nazistów podczas przesłuchania, by ratować własną skórę, nagle Greiser zaczął krytycznie odnosić się do działalności NSDAP. Bezczelnie twierdził też, że był przeciwny prześladowaniu Żydów, choć przecież wystarczyło wspomnieć funkcjonowanie żydowskiego getta w Łodzi, by szybko obalić ten kierunek obrony. Kłamał też, że nie wiedział o obozach zagłady. Nic to nie dało. Zewsząd spotykał się tylko z pogardą. Z powodu kiepskiego stanu zdrowia trafił jeszcze do szpitala dla internowanych. Najgorsze miało jednak dla niego dopiero nadejść. W tym samym czasie o przekazanie więźnia wystąpił polski rząd.
był październik 1945 roku. Prośbę zatwierdzono i w marcu roku 1946 niczego nie spodziewający się Greiser został odesłany do Polski. Zachował się materiał filmowy z umieszczenia go w mokotowskim więzieniu. Następnie nazista trafił do Poznania, a jednak pomimo przyzwoitego traktowania na zachodzie pojawiły się liczne plotki, jakoby Greiser był obwożony po Poznaniu i obrzucany przez ludność zgniłym jedzeniem. W The New York Times pisano, że Greiser został umieszczony w specjalnej klatce i za odpowiednią opłatą każdy Polak mógł go zobaczyć. Wszystkie te historie wydają się mało prawdopodobne i nie znajdują potwierdzenia. Warunki więzienne były, nawet według samego Greisera, na przyzwoitym poziomie. W liście do żony pisał: Polska zapewniła porządek, dyscyplinę i praworządność. Choć może zabrzmi to dziwnie, ale mam poczucie, że wróciłem do domu, a siedzę w więzieniu, bo nie znalazłem jeszcze właściwej kwatery. Hitler nie trzymał się maksym Salomona. Wtedy przed laty Polska znów byłaby niepodległym krajem, a ja nie siedziałbym na ławie oskarżonych. W każdym razie złożyłem swe sprawy w ręce Pana Boga i pokornie oczekuję jego decyzji. Pisząc listy, Greiser wiedział, że odczytają je polskie władze, stąd ten służalczy ton wobec Polski. Niewiele to jednak pomogło. Rozpoczął się proces, którego wyrok miał ogłosić ustanowiony przez komunistów Najwyższy Trybunał Narodowy. Od jego decyzji nie było odwołania, jedynie prezydent mógł zastosować prawo łaski. Wyrok był z góry oczywisty, ale komuniści chcieli pokazać, że stosują praworządne metody w przeciwieństwie do nazistów. Greiserowi przydzielono nawet adwokatów. Było ich dwóch, Stanisław Hejmowski i Jan Kręglewski. Ci dwaj nieszczęśnicy robili co mogli, by zostać zwolnionymi od tej czynności. Prośby te odrzucono, a adwokaci sumiennie reprezentowali Greisera w sądzie. Oskarżyciele skonstruowali treść oskarżenia. Byłego gauleitera oskarżano o wiele poważnych przestępstw. Od działalności w antypolskiej NSDAP po zbrodnie wojenne w postaci znęcania, mordów, deportacji, germanizacji oraz lżenia narodu polskiego i Żydów. Proces rozpoczął się w czerwcu 1946 roku w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej. Greiser dobrze znał to miejsce. Jeszcze niedawno wygłaszał tam złowieszcze mowy, wymierzone w Polaków, Żydów i innych. Postępowanie tłumaczono na 4 języki – rosyjski, francuski, angielski i niemiecki, ale zagraniczni dziennikarze byli obecni jedynie na otwarciu procesu. Co innego miejscowa ludność, która obserwowała proces zapartym tchem. Na zachowanych filmach oraz fotografiach widoczna jest postać oskarżonego. Arthur Greiser w niczym nie przypominał już wzorcowego nazisty o potężnej posturze. Teraz wyglądał jak przysłowiowe półtora nieszczęścia, wychudzony i przybity, co jakiś czas trzęsący się, w okularach i w niedopasowanym garniturze. Proces zaczął się po postępowaniu w Norymberdze, ale wyrok został ogłoszony jeszcze przed zakończeniem tych procesów w Niemczech. Główny oskarżyciel Greisera, Stefan Kurowski, już na początku mówił, iż wyrok będzie służył jako precedens dla postępowania w Norymberdze. W trakcie procesu przesłuchano wielu świadków, tak Polaków jak i Żydów. W niektórych przypadkach, mimo wstrząsających relacji o cierpieniach, trudno było je powiązać bezpośrednio z Greiserem. Niektóre relacje były ewidentnie przejaskrawione, ale nie miały one wpływu na postrzeganie zbrodniczych działań gauleitera. Na niewiele zdały się też zeznania Niemców współpracujących z Greiserem, głównie dlatego, że zdecydowana większość nazistów za każdym razem zrzucała winę na kogoś innego. Dla przykładu na procesie zeznawał kierownik administracyjny łódzkiego getta Hans Bibow. W sądzie oświadczył, że wprawdzie chciał poprawić warunki w żydowskim getcie, ale uniemożliwiały mu to wytyczne Greisera. Sam Bibow, podobnie jak wielu innych Niemców, bał się samo oskarżenia i przy każdej możliwej okazji wybielał swoje czyny. Zresztą niewiele mu to pomogło, gdyż za swoje zbrodnie został skazany w 1947 roku na śmierć przez powieszenie. Linia obrony Greisera była prosta do przewidzenia. Za zbrodnie odpowiedzialni są Hitler i Himmler. On sam, będąc pod ścisłym nadzorem, wykonywał jedynie rozkazy. Poza tym nie miał kontroli nad policją kraju Warty, która odpowiadała za eksterminację Żydów, gdyż ta była kierowana bezpośrednio z Berlina. Były gauleiter przedstawiał siebie niemal jako przyjaciela Polaków, który próbował ich chronić. Wszystko to stało w całkowitej sprzeczności z dostępnymi dowodami. Gdy pokazano mu dokument z jego podpisem z roku 1940, który legalizował dyskryminacyjne traktowanie Polaków przez Niemców, Greiser zasłaniał się niepamięcią. W niektórych sytuacjach podczas procesu wielu osobom niemal otwierał się nóż w kieszeni. Tak było z pytaniem do Greisera o obóz pracy przymusowej w Radogoszczy. Czy wiedział on o tragicznych warunkach w tym miejscu? Greiser odpowiedział: gdyby stosunki w jakimś obozie podane tutaj były mi wiadome choćby w najmniejszej mierze, byłbym pierwszym, który by oponował przeciw temu.
Ta wypowiedź wywołała śmiech na sali sądowej, wśród publiczności, ale gdy Greiser zaczął mówić o tym, że nic nie wiedział o masowych egzekucjach w Zgierzu, publiczności nie było już do śmiechu i ostentacyjnie wyrażała swoje oburzenie. Greiser nie miał jednak granic przyzwoitości, szczególnie gdy twierdził, że był przeciwny rasistowskiej polityce partii. Żeby było ciekawiej, Greiser faktycznie podczas procesu naprawdę wyglądał na człowieka, który mówi całkiem serio. Historycy zakładają, że nie był on w stanie psychicznie udźwignąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Przejmował się tym, co myślą o nim inni. Nagła zmiana sytuacji spowodowała zupełnie inne stanowisko byłego gauleitera. Wybitny historyk Ian Kershaw pisał: być może to samo oszukiwanie odzwierciedlało zarówno całkowite załamanie jego własnego systemu wartości, jak i zniszczenie jego wyidealizowanego obrazu Führera. 2 lipca zakończono składanie zeznań. 3 dni później obrona oraz oskarżyciele wygłosili mowy końcowe. Werdykt ogłoszono 9 lipca. Greisera uznano winnym wszystkich zarzucanych czynów z wyjątkiem osobistego popełniania morderstw. Sąd skazał go na śmierć, pozbawił także praw publicznych i obywatelskich, a także skonfiskował mienie. Gdy Niemiec usłyszał wyrok, doznał niemałego szoku. Greiser panicznie bał się śmierci. Po powrocie do celi kompletnie się rozkleił, a następnie długo modlił. Obserwując zachowanie zbrodniarza, dziennikarz gazety Głos Wielkopolski pisał: nie żal mu było tysiąca ludzkich istnień mordowanych w kaźniach i obozach, rozstrzeliwanych na rynkach lub placach, ale widać wyraźnie, jak bardzo żal mu własnego podłego życia. Greiser za wszelką cenę, nawet przyzwoitości i honoru, chciał ocalić swoje życie. Zaczął więc pisać błagalnym tonem do tych, którzy mogli zaradzić jego śmierci. Najpierw zwrócił się do prezydenta Polski, wówczas komunisty Bolesława Bieruta. W treści znów pojawiła się stara śpiewka o niewiedzy oraz odpowiedzialności Hitlera i Himmlera. Bierut nie zostawił mu jednak wątpliwości i publicznie oświadczył, że żadnego ułaskawienia nie będzie. Greiser wysyłał więc listy do brytyjskich polityków, a telegramy pozostawały jednak bez odpowiedzi. Ale po ogłoszeniu wyroku pojawiła się dla Greisera iskierka nadziei. Wystosował on jeszcze jeden list do papieża Piusa XII. Do Polski szybko przyszła odpowiedź z Watykanu. Pan Arthur Greiser, skazany na śmierć, usilnie prosił w piśmie do Ojca Świętego o przyznanie mu najwyższej ochrony, aby życie jego mogło zostać ocalone. Wyżej wymieniona osoba należała do najbardziej nieprzejednanych wrogów kościoła w kraju Warty, którego był gubernatorem. Mimo to jego świątobliwość, biorąc za przykład naszego Pana, który na krzyżu modlił się za swych oprawców, spełnia prośbę skazańca i zwraca się do odpowiednich władz z ojcowską prośbą o ocalenie jego życia. Odpowiedź polskiego rządu była jednoznaczna. Nie będzie ułaskawienia dla kata narodu polskiego. Zresztą komuniści chętnie wykorzystali wstawiennictwo papieża, by zrobić kościołowi negatywny PR. W nagłówkach prorządowych gazet szybko pojawiły się tytuły w stylu „Papież broni Greisera” lub „Flirt Watykanu z Niemcami”. W Moskwie radio nadało audycję o tytule „Watykan broni hitlerowskich zbrodniarzy”. Na nic dały się tłumaczenia papieża, że gest w żadnym wypadku nie jest czynem politycznym, choć nawet dziś podkreśla się, że stosunek Watykanu do nazistowskich zbrodni Niemców był dosyć wyrozumiały. Egzekucję przez powieszenie miał przygotować niejaki Roman Śmielecki. Pełnił on funkcję zastępcy oskarżyciela publicznego. Śmielecki uznał, że egzekucja powinna odbyć się w miejscu, gdzie znajdzie się jak najwięcej ludzi. Z tego też powodu wybrał poznańską Cytadelę. Rozpoczęto instalację szubienicy, a trumna dla Greisera była przygotowana w identyczny sposób, jak te, w których chowano mordowanych przez Niemców Polaków. Plakaty z informacją o egzekucji oraz miejscu stracenia również zaprojektowano tak, by przypominały te, które rozklejali naziści w kraju Warty z wyrokami na Polaków. Dla osób w pierwszych rzędach blisko szubienicy przygotowano do sprzedaży bilety. W sobotę, 20 lipca, Śmielecki udał się do celi Greisera. Oskarżyciel wspominał później: wiadomość, że zostanie stracony nazajutrz rano, wywarła na nim duże wrażenie. W tej chwili widać było, że się zatacza. Spytał mnie, w jaki sposób zostanie stracony. Gdy powiedziałem mu, że zostanie powieszony, natychmiast wyraził życzenie, by go rozstrzelano i oświadczył, że nadal jest żołnierzem. Wtedy spytałem go, czy ma jakieś życzenia. Widać było, że wciąż jest bardzo otępiały. Nie mógł odpowiadać na żadne pytania. Greiserowi odmówiono spotkania z żoną. Ostatnie godziny w celi spędził modląc się i pisząc listy. Swoim obrońcom przekazał korespondencję do rodziny, którą poddano cenzurze. O 4 rano nieskutecznie próbował popełnić samobójstwo. W ten niedzielny poranek, już od rana przy Cytadeli, zaczęły gromadzić się tłumy. Greisera przywieziono tuż przed 7.
Był ubrany w ciemny garnitur, oczy miał zakryte opaską. Śmielecki zaprowadził Grajzera pod szubienicę, następnie powiedział do kata: obywatelu Kacie, przekazuję Artura Grajzera w wasze ręce, czyńcie swoją powinność. Kat ubrany był we frak oraz białą kamizelkę. Na rękach miał białe rękawiczki. Był to prawdopodobnie kelner jednej z poznańskich restauracji. Twarze kata oraz jego pomocnika były zakryte przez maskę. Punktualnie o godzinie 7:00 były gauleiter, nazistowski zbrodniarz z kraju Warty, zawisł na szubienicy. Ciało zwisało jeszcze 20 minut. Tłum ze stoickim spokojem obserwował egzekucję. Być może ze względu na źle przygotowany sznur, Grajzer miał dusić się kilkanaście minut. Następnie zdjęte ciało zostało spalone w tym samym krematorium, gdzie palono zwłoki pomordowanych Polaków i Żydów. Nie wiadomo, gdzie znajdują się prochy. Prawdopodobnie zostały gdzieś w tajemnicy rozrzucone. Mało jednak prawdopodobne, by ktokolwiek chciał uprawiać do nich pielgrzymki, gdyż Grajzer był osobą znienawidzoną w Polsce, a i w samych Niemczech był postacią nielubianą. Egzekucją żyła cała Polska, przede wszystkim mieszkańcy zlikwidowanego po wojnie kraju Warty. Popularność egzekucji niestety zakończyła się tragedią. W okolicy parku Wilsona poznańskie dzieciaki urządziły sobie zabawę w wieszanie Grajzera. W efekcie jeden z nich, który udawał Niemca, udusił się na śmierć. Grajzer nie był jedynym nazistą, który trafił w ręce Polaków i przeszedł przez sąd. Podobny los spotkał m.in. gauleitera Gdańska, Alberta Forstera, czy likwidatora warszawskiego getta, Jurgena Tropa. Grajzer manipulował historią własnego życia, ale ta sztuka na niewiele się zdała w roku 1946. Jego egzekucja w Poznaniu była ostatnią publiczną egzekucją w Polsce. Tak dopełnił się los jednego z największych antypolskich zbrodniarzy II wojny światowej.